Cześć, w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać mini zestaw z serii LEGO City Farm. Jest to Farmer o numerze 7566. Zestaw ten został wydany w czerwcu 2010 roku. Składa się z 16 elementów. No a w zestawie mamy farmera, jedną świnię, jednego psa, no i koryto do karmienia. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z boku. Ten zestaw kupiłem kiedyś na wyprzedaży w Carrefourze, gdzieś tak w zimie, tak po świętach, za cenę 5 zł. No to nie jest to tak dużo jak na taki zestaw. W środku jest też instrukcja i takie ten. Co mogę powiedzieć o jakichś ciekawostkach? No to jest to drugi zestaw, który obejmuje świnie. Pierwszy to zestaw o numerze 7684 i nazywa się to Farma Świni Ciągnik. No i na przykład tutaj jeszcze mała taka ciekawostka, że z przodu pudełka jest twarz farmera, nie? I ta twarz farmera to on ma taki uśmieszek, taki klasyczny, jak każdy ludzik z lat 90., nie? A tutaj z boku już jest uśmieszek inny. Nie? Już takie suszenie ząbków, taki. Teraz każdy ludzik ma albo musi mieć grymas na twarzy, albo musi mieć taki właśnie uśmieszek, taki z ząbkami. No i który jest prawidłowy? No oczywiście o ten z boku jest prawidłowy, no a tutaj właśnie nadrukowali bez takiego klasycznego suszenia ząbków. Ostatnią ciekawostką, którą jeszcze. A nie, mam w sumie jeszcze dwie. O! No to na przykład ten zestaw. To jest drugi mini zestaw zawierający zwierzęta, bo pierwszym takim zestawem był policjant o numerze 5612. No i ostatnią z takich właśnie ciekawostek z tego zestawu to jest to, że w 2010 jest to drugi mini zestaw wydany. Z ostatnich ciekawostek jest to tą ostatnią ciekawostką jest to, że jest to drugi mini zestaw wydany w 2010 roku zaraz po zestawie 7567 o nazwie Podróżnik. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda ten zestaw, jak wygląda instrukcja za krótką chwilę. No i mam już wszystko, już mam tutaj złożone, mam tutaj instrukcję, już Wam ją pokazuję. Tak wygląda instrukcja. Mamy 5 etapów budowy tego koryta. No a z tyłu mamy inne zestawy właśnie z LEGO Farmy, no i tam LEGO tych pociągi. Tu tam wszystkie zestawy, a przynajmniej jakieś wybrane. No, taka reklama, dobra. No i tak, koryto wygląda tak. Tutaj jest daszek. Tutaj mamy te guziczki, to mają symbolizować paszę. Tutaj jest taki śmietniczek też, no chyba tak sobie pomyślałem, że to też na te jedzonka ich. Chyba, że tutaj jak świnie się rozrzuca, to jest nie wiem na co. Na to, co ta potem świnia zrobi z tym. Tutaj pies wygląda tak. Świnia. Ona mi się tak bardzo z ryja podoba. No i ona se tutaj. O, nie widać. O, tutaj, o, tak se je. No, a farmer wygląda tak. Tutaj ma łopatę, tutaj zadowolony. Czy musi zbierać to, co świnia zostawi. No. Tak, o, dobra. Także tak wygląda ten zestaw. Taki mały, fajny. O, dobra. Dzięki za obejrzenie tego filmiku.
Bardzo mi się podoba to, że coraz więcej mam widzów, coraz więcej komentarzy, więcej ocen. Piszcie naprawdę, komentujcie, oceniajcie. Krytyka bardzo mile widziana, no bo muszę jakoś wiedzieć, co robię źle, co robię dobrze. No i za wszystko Wam dziękuję. Przede wszystkim, że obejrzeliście ten odcinek. Na razie.